Dzień dobry, tutaj Koza z Ryska, dziś zagramy w Dying Lighta. Na siekierkę. Więc w życiu i nawet... husarza! Ale... zresztą damy sobie na wszystkim. O tak, ja... Trudno mi to sobie wyobrazić. Dobrego dnia. Tylko nie skończyło się tak jak w Sylwestra. Masz ochotę na walkę? Skąd? Wow, wow. Jest to misja fabularna, tak? Jeżeli nie skacze się X-em. Ej, ty! Cywile nie dostają żadnego mięsa. Ja już od dawna nie jestem cywilem. W sumie nigdy nie byłam, no. Możesz, kuźwa. O, zaczyna się. No, zaczyna się. Nic mi nie jest! Dobry, jestem w to. Dobra, jest mi już. Bandaże, kuźwa, nie mam. O nie. Chyba zgubiliśmy go. To nie wszystko. Zaatakowano kryjówkę Sophie i Barneya. To mogą być SPC. Kurwa. Pamiętaj, po co tu jesteśmy. Mieliśmy się dostać do Central Loop, a nie angażować się w miejscowe konflikty. Nie mieszaj się do tego. Wracaj do metra. Podzielimy się z Aitorem tym, co mamy. Może nas przepuści. Kurde, tu już jest trudne, no bo tak. Spotkanie z Sophie już... Tam ja wiem, co się będzie działo. Nie, ten... Masz rację. Dobra, ale to jest taki narodo. Mądra decyzja. Do usłyszenia. O. Że no bo to chyba z czego co dobrze, bo ja już chyba wybierałam też Tom. Bo właśnie też wybierałam już decyzję pomocy Sophie. No i tak, bo potem walczyłem z tym Henrym. No i potem się jakoś godzi. Pościg? Już. Znaczy tutaj lepiej dużo nie spoilerować.
Chyba co nie wiesz, to jest. To zostaje tylko spierdzać! A tam jest gdzieś to. Tu jest gdzieś to światełko, tak, 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 tu jest gdzieś to światło. Szło. Tak, tak, ja już tak. Też plus jest taki, że już skażając zaraz robisz. No nie jest to łatwe wcale, takie łatwe. Spadło, jep. Trzeba pamiętać o tym głównym złolu, jakim jest ten Waltz. Shit. No dobra, już jestem. Jesteśmy już tak niedaleko, no. Pościg zgubiony. A, zostawcie mnie. A! Chyba, że to był. Poszedłem do motelu. Miałeś rację. To było podejrzane. Pewnie zbliżałeś się do odkrycia prawdy. Albo sami zabili Lukasa, albo wiedzą, kto go zabił. Wyciągniemy to z nich. A jak to zrobimy? Przejmiemy kontrolę nad wieżą ciśnień. Jack i Joe się zwinęli. W wieży zostali co najwyżej maruderzy. To jedyne źródło wody w okolicy. Ktokolwiek kontroluje wodę, kontroluje Old Villador. Zajmiesz ją siłą. Mógłbym. Teraz, gdy bandytów już nie ma, bazar obsadzi wieżę strażnikami. Jak tylko zobaczą SP, od razu dojdzie do zbrojnego starcia. Ale nie chcę dawać im pretekstu do rozpoczęcia wojny. Jeśli jednak ktoś przejąłby wieżę po cichu, postawiłby ich przed faktem dokonanym. Chcesz, żebym się tam zakradł? Tak.
i rozbroił ładunki pozostawione przez Jacka i Joe'ego, cokolwiek tam zostało. Ale uważaj, wieża to najwyższy budynek w okolicy, a jedyna droga na szczyt została odcięta. Spróbuję. Lepszych opcji chyba nie mamy. Dobra. Powodzenia. Jeśli ci się uda, zyskamy wielką przewagę w rozmowach z bazarem na temat tożsamości mordercy. No to ukończyliśmy. No i mamy Inferno. Chociaż ja bym się przespała może. Czyż jest jakiś schodek, coś? Musimy tak... Dobra. Ziomuś. Najwyraźniej bandyci uciekli z wieży ciśnień. Jest pusta. Aitor chce przejąć kontrolę nad wodą i zmusić Bazarian do gadania. Więc to w ten sposób szuka mordercy Lucasa. Jednak nie taki z niego głąb. Tylko uważaj na Joe'ego, Aiden. To pajac, ale niebezpieczny. Wątpię, żeby po prostu uciekł. Tylko... Później, maybe. To tutaj. Chociaż zrobiłabym sobie chwilę przerwy, bo... Tak, każdy chwili spaść, kurwa. Siema, no, ja tego... Może... O, shit! Chciałem tylko się tak najzwyczajniej w świecie. Kimnąć komara! Ej, że zrobimy sobie... Dobra, kimnę komara i zrobimy sobie wiatrak w sumie. A czemu by nie? Dobra, pyk. Weszliśmy na wiatrak, ale dupa! A...
Oh, fuck! Ty, ale skrypt się rzeczy, więc... No tak, jesteśmy tak już niedaleko. Nieźle. Dobra, pozbyliśmy się kłopotów. Ach, cudownie. No tak. Spokojnie zrobić sobie zamek. No. Aitor, Jack i Joe są w wieży, chcą ją wysadzić. Kurwa, nie możesz do tego dopuścić. Wieża jest zaminowana. Spróbuj rozbroić ładunki, szybko. O, a tutaj, dobra. No to jeszcze... O. Hop. Kurde. Oślepiający błysk! O, jeszcze jak? Ciup. Taki moment, że... O, gdzieś tu jest. Nie wyjdziemy stąd. Oddaj mi detonator. Nie, musieliśmy tylko pobierać opór, zbierać pieniądze. Tak?
Oddaj go! Dostaną do nas i zasłużyli. Poddychają. Tak, ostrzegam cię. To jest, najpierw pozbędziemy się bomby. Gotowe. Woda jest bezpieczna. Proszę osiągnąć rangę 9. A, mieliśmy już na zdrowie, no to pora na zwinność. No. Kruszy się, nie robi na złość. Ten nie robi gro na złość, nie. No to jazda. O, nie rób tego na złość. Testowała. O, zrobić. No dobra, jestem. Jumbo fuck up! Jumbo fuck up! No. Jednak się udało. Możemy tego... No próbujemy. Bomby. Pogadajmy. Czas na gadanie się skończył. Rozjedźmy tę wieżę. Nie słuchacie. To koniec. I dobrze, że to koniec. Chcemy bezpiecznie opuścić miasto. Pomóżcie mi, a ja pomogę wam. Oszukujesz się, Jack. Nikt nie wypuści nas stąd żywych. Słuchajcie, jestem pielgrzymem. Wysadźmy ją już w końcu. No dalej. Wiem, że tego nie zrobisz. Nie słuchaj go, Jack. To koniec! Rozjeb ją! Nie wiem. Boję się. Joe, czekaj. Ej, Joe! To nie ten pielgrzym, który ostatnio przybył na bazar? Może. Pielgrzym czy papież? Co za różnica? Jak to co? Skoro to pielgrzym, może nas wyciągnąć. Zabrać z miasta w bezpieczne miejsce. Nie ufam jebańcowi. Nikomu nie ufasz! Mówiłem ci, żeby się dogadać z Barneyem. Raz byś mnie, kurwa, posłuchał. Dogadać się z Barneyem? Po co?
żeby go wypierdolić z bazaru. Po tym, czego dowiedzieliśmy się od espeków. Ostrzegaliśmy chujka, daliśmy mu szansę, ale on myślał, że jest na to zbyt cwany. Ostrzegaliście? Przed czym? No, że Lukas chce go dupnąć między innymi za broń. Szykowali na niego pułapkę od tygodni. A on, zamiast grzecznie spierdolić, próbował wszystkich wydymać. Czyli Barney wiedział, że Lukas go ściga? Dureń chciał rozpętać wojnę w Old Villador. A jak dla mnie, wojna to ostatnie, czego potrzebujemy. Forsa, kryształy, to co innego. Dlatego próbowałem pozbyć się tego wściekłego psa i jego siostry. To co, pielgrzymie, wyprowadzisz nas z miasta, czy nie? Spokój się, Joe. Nie uspokoję się, kurwa mać! Wyprowadź nas z miasta, do najbliższej bezpiecznej osady. A nikt tutaj nie umrze. No dobra. Mogę was zabrać z miasta, ale najpierw muszę ogarnąć własne sprawy. Musicie się ukryć i poczekać. Spore ryzyko. Ryzyk, fizyk. On kłamie, Jack. Nie mamy wyjścia. Kurwa! Kurewsko mi się to nie podoba, ale... niech będzie. Będziemy czekać w tunelach przy motelu Tango. Damy ci sygnał, jak tam dotrzemy. Dobra decyzja. A teraz oddaj mi detonator, Jack. No, a w sumie tak Bob nie było. No i zostaje tylko... No i co teraz, Aiden? Mondralo, kto będzie rządził wodą? No i tutaj jest podział miasta. Możelibyśmy by tak. Możemy ocaleńca. Samochód pułapki na przykład tutaj mamy. Choć tutaj trzeba się zastanowić, bo w sumie... To jest taka trudna decyzja, bo te trolówki są fajne, bo ułatwią nam przemieszczanie. To jest też spoko, ale no... No my tu... Więc myślę. Ale powiem, że te trollki też są spoko. Ja wiem, bo one są... Tak, na razie to będzie niech do espeków. Wiem, to jest trudne zadanie. Ale następnym razem może ocalejce damy. No to bo chcę iść po prostu innym buildem, ale trollki są fajne. Więc też trzeba na te trollki polować. No i mamy ten podział miasta. O. Możesz zdobywać się tu różne nagrody. No i tutaj dostajemy właśnie te przepisy. Hakon. Gdzie jesteś, do cholery? Barney wiedział, że Lukas chce go dorwać. Jack i Joe go ostrzegli. Mógł uniknąć pułapki, ale i tak się w nią wpakował. Wtedy zabito Lukasa.
warto sprawdzić jego kryjówkę w modelu Tango. Upewnię się, że jest tam bezpiecznie. Możesz przeszukać rzeczy Barneya. Teraz jest tam pusto. Ale na dziś oczywiście to wystarczy, więc dziękuję za uwagę i do zobaczenia.